Sentai! Us. Witamy na naszym dzisiejszym treningu. Zaczynamy. Bieg w miejscu i mobilizujemy ramiona. W tył. Po 10. Ecz, mi, san, si, go, rok, czyc, hat, kiu, dżu. Przód. Ecz, mi, san, si, go, rok, czyc, hat, kiu, dżu. W górę. Ecz, mi, san, si, go, rok, czyc, hat, kiu, dżu. I w tył dołem. Ecz, mi, san, si, go, rok, czyc, hat, kiu, dżu. I jeszcze raz przód. Ecz, mi, san, si, go, rok, czyc, hat, kiu, dżu. W tył. Ecz, mi, san, si, go, rok, czyc, hat, kiu, dżu. I w górę. Ecz, mi, san, si, go, rok, czyc, hat, kiu, dżu. I w dół tyłem. Ecz, mi, san, si, go, rok, czyc, hat, kiu, dżu. Świetnie, kamajte, ręce w pozycji obronnej, pięści zamknięte i tuptamy i bieg bokserski w miejscu. I poruszamy się w przód, w tył, prawo, lewo. I teraz poruszacie się tak jak Sensei Ola, naśladujecie kierunek jej ruchu. Świetnie. Rozluźniamy się. Stopy złączone, ręce przy udach i pajacyk. Na razie powoli pełen ruch nad głowę i do nóg. I bieg w miejscu i krążenie ramion w przód. Tak. I uwaga, jedna w przód, druga w tył. Hajime. Antaj. Jamę. I przed ramiona. Łokcie wysoko i w przód. I bieg w miejscu cały czas. Antaj. Aikote, nadgarstki. Głowa, mai ushiro. Os. Yoko. Os. Migi hidari. Os. Imawashi. Os. Patrzymy w jeden punkt, cały czas rozkierowany. Antai. Os. I świetnie. I zaczynamy wykrok w przód i ręka w górę, druga w tył, wybór. Chodzimy. I przeskokiem 20 razy. Chodzimy. I świetnie. I wykrok ze skrętem barków. Os. Ni. San. Si. Go. Roku. I przeskokiem 20 razy. Os. Radzimy.
Świetnie. I skip w miejscu, unoszenie kolan, skip A. Chodzimy. I skip C, pięty o udo. I stopy złączone, ręce tak jak do czasów sierpowych, dwie uniesione i podskoki obunu ze skrętem. Chodzimy. I przyspieszamy 20 razy. Chodzimy! Świetnie. Jamy. Ręce z boku, poziomo i dłonią do stopy z tyłu. Ich, ni, san, chi, go, ku. I przeskokiem. 20 razy. Chodzimy. Ręce z przodu, kamaite, i dłonią do stopy na krzyż z przodu. Ich, ni, san, chi, go, ro. I teraz podciągamy nogę wysoko, żeby dotknąć dłonią. 20 razy. Chodzimy. Ni, świetnie. Pozycja do walki, prawy cios tylny, jeżeli tylna noga jest prawa. I przeskoki z ciosami prostymi. Chodzimy. I poruszamy się w przód, w tył, w przód, w tył, w prawo, w lewo, w prawo i wyrównujemy na środku. Jesteśmy znowu w miejscu. I teraz uwaga, zatrzymujemy się w pozycji i tak jak mamy prawą rękę, to lewa ręka jest cały czas przy brodzie, przy tułowiu, a uderza tylko prawa ręka, niezależnie w której jesteśmy pozycji. Czyli jest jeden przeskok jest bez ciosu, drugi jest ciosem. I uwaga, zmiana. Pamiętaj, druga ręka to samo. Chodźmy. I rozluźniamy się. Ręce przy głowie, nogi ugięte, tu prosty. I opad wyprost. Ich, patrzymy przed siebie, plecy proste. Ni, san, shi, go, ro. I ze skrętem w tył. Ich, ni, san, chi, go, ro. I do ziemi, do nieba. Ich, ni, san, chi, go, ro. Świetnie. Wracamy do pozycji walki. Ręce mamy tak jak do przeskoków wtedy ze skrętem. W razie tylna ręka jest tylny bar skręcony w przód. I jeszcze raz w miejscu same przeskoki. Zwróćcie uwagę na utrzymanie właściwej pozycji ramion. Chodzimy. Ich, ni, san, shi, go, roku, shi, chi, ha, chi, kiu, dziu. Uwaga. Teraz ta ręka, która jest w przodzie, zostaje. Druga ręka, przepraszam, ta ręka w przodzie jest tylna, ręka zostaje. Lewa ręka się tutaj. I uwaga, robimy to samo. Ręka jest tak, jakbyśmy robili przeskoki ze skrętem barków, tylko ta ręka cały czas jest tutaj w ten sposób ułożona. Czyli cofam, uderzam, zobacz, jest usztywniona, bark biodu się skręca, ta ręka w taki sposób cały czas pracuje. Tak jakbyśmy zadawali cios sierpowy, tylko jeszcze bez powrotu na gardę. Jamy. Antaj, zmiana pozycji, zmiana ręki. Zmiana... I to samo, chodzimy. Jamę. Aure. Świetnie. Teraz zrobimy
pozycji walki, przeskoki, tak jak robiliśmy, tylko już będziemy wykonywać cios sierpowy na zmianę przy przeskoku. I uwaga, chodzimy! I jamy, i rozluźniamy się. Nogara, itch! Ni. San. Si. Okay. Jamy. I uwaga, jeszcze raz po takiej pozycji walki. Popracujemy teraz trochę jeszcze nad pracą stóp i robimy bieg bokserski po pozycji walki, w razie lewa noga w przodzie. Uwaga, chodzimy. Antaj. 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 I rozluźniamy się. Przysiętaj. Os. I przejdziemy do rozciągania. Przysiad na nogę prawą. Noga lewa wyprostowana, oparta na pięcie. Antaj. Os. Antaj. Stopa oparta bokiem na wewnętrznej krawędzi. Antaj. Antaj wypad. Skłon do stopy w klęku. Skłon do nogi wyprostowanej w klęku. Rozciągamy biodro, wypychamy w klęku. Jeszcze raz skłon do wyprostowanej. I odsuwamy nogę do przodu. Ciężar ciała przeniesiony na ręce delikatnie, tak żeby odciążyć nogi. Staramy się rozluźnić i przytrzymać w maksymalnym rozkroku w tej pozycji. Jeżeli nie możemy poszerzać rozkroku, to próbujemy pogłębić skłon do przodu. I rozluźniamy się. Ta jest zmiana, wypad w drugą stronę. Skłon głową do stopy.
Kłon głową do nogi wyprostowanej, przedniej w klęku. Wypychamy biodro. Jeszcze raz skłon do wyprostowanej w klęku. I odsuwamy nogę do przodu. I rozluźniamy nogi. Siadamy na podłodze. Siad rozkroczny. No nie, jak jest takie przybliżenie, to za dużo. Krzyżujemy ręce na klatce piersiowej i barkami, tułowiem przechylamy się na boki. Ich, ni, san, shi, go, roku, shi, chi, ha, chi, kyu, ju. Ich, ni, san, shi, go, roku, shi, chi, ha, chi, kyu, ju. Prosty tułów, ręce prostowane z przodu. Ręce wyprostowane, plecy prostowane, pochylamy się do przodu i pogłębiamy skłony. Ich, ni, san, shi, go, roku, shi, chi, ha, chi, kyu, ciu. Do prawej nogi. Ich, ni, san, shi, go, roku, shi, chi, ha, chi, kyu, ciu. Antai. Zwróćcie uwagę w tym ćwiczeniu, jeżeli robimy skłony na boki, żeby dwie ręce były równo wyciągnięte w kierunku nogi, czyli jeżeli robimy skłon w lewej, to lewa i prawa ręka są równo, wyraźnie, żeby dociągać tylny bark i mocniej robić skłon całym tułowiem, a nie w bok tylko. Ich, ni, san, shi, go, roku, shi, ha, chi, kyu, ciu. I jeszcze raz do przodu. Ich, ni, san, shi, go, roku, shi, chi, ha, chi, kyu, ciu. Do prawej nogi. Ich, ni, san, shi, go, roku, shi, chi, ha, chi, kyu, ciu. Środek. Ich, ni, san, shi, go, roku, chi, ha, chi, kyu, ciu. Do lewej. Ich, ni, san, shi, go, roku, shi, chi, ha, chi, kyu, ciu. Do środka. Ich, ni, san, shi, go, roku, shi, chi, ha, chi, kyu, ciu. Do prawej. Ich, ni, san, shi, go, roku, shi, chi, ha, chi, kyu, ciu. Środek. Ich, ni, san, shi, go, roku, shi, chi, ha, chi, kyu, ciu. Lewa. Ich, ni, san, shi, go, roku, shi, chi, ha, chi, kyu, ciu. I do przodu. Ich, ni, san, shi, go, roku, shi, chi, ha, chi, kyu, ciu. Uwaga. I teraz pochylamy się jak najmocniej w przód i przytrzymujemy 30 sekund, jak najmocniejszy skłon. Chodzimy.
Każdy w miarę swoich możliwości stara się jak najbardziej pochylić. Jeżeli możemy, próbujemy dotknąć czołem, nosem, brodą, uchem albo brzuchem. Staram się rozluźnić, skupić na tym, żeby rozluźniły się nasze mięśnie i pogłębić skłon. Spokojnie oddychamy. Jamę. I powoli łączymy nogi, rozluźniamy. Jeżeli czujemy, jeżeli mieliśmy, czuliśmy, że nas coś boli w momencie rozciągania, albo czuliśmy silne napięcie w rozciąganych mięśniach, to teraz możemy je rozluźnić, żeby lepiej się zregenerowały. Stoi! Po rozrzewce przechodzimy do części technicznej. Dzisiaj popracujemy nad techniką kopnięcia Maigeri, a w dalszej części nad reakcjami obronnymi na Maigeri i też na łączenie kopnięcia z innymi technikami i ściosami. Hej kodaci, kamajty! Zacznijmy od doskonalenia techniki kopnięcia, pozycji hej kodaci. Zaczynamy na zmianę, prawa, lewa noga, kopiemy. Ecz! Ni, san, chi, gu, rok. Ja jeszcze dzisiaj, na dzisiejszym treningu będę na to zwracał uwagę i powtórzę to kilkakrotnie. W momencie, kiedy kopiecie, starajcie się nogę podporową usztywniać w kolanie i wypychać biodro w momencie kopnięcia. Także wykonując techniki, myślcie o tych szczegółach. Jeszcze raz. Ech, ni, san, chi, go, ko. I pracujemy na własne tempo przez minutę czasu. Uwaga, chodzimy. Jamę! Nogar, etch! Ni! San! Świetnie. Teraz wykonamy kopnięcia Maigeri z uniesieniem nogi, przytrzymanie w powietrzu. Po każdym kopnięciu zostaje noga w powietrzu, zgięte kolano i na drugie tempo opuszczamy nogę. Uwaga! Majte, hej kodaci! Ecz! Ni! San! Si! Go! Roku! Ści! Haci! Kiu! Ciu! Uwaga, skupcie się na tym, że w momencie, kiedy to kolano jest w górze, żeby wypychać biodro nogi podporowej i tą nogę prostować nogi podporowej. Będzie trudniej, ale no, jakby to ćwiczenie tego wymaga. Jeszcze raz powtórzymy na tempo. Ich, ni, san, si, go, ku, ści, haci, kiu. Świetnie. I teraz wykonujemy na własne tempo z przytrzymaniem, czyli wykonujesz kopnięcie, przytrzymujesz kolano w powietrzu, liczysz i ćni i na san stawiasz na podłodze i później druga noga. Uwaga.
Chodzimy. Pamiętamy. Napięty brzuch, podciągnięte biodra. Biodro nogi podporowej w momencie kopnięcia i uniesienia nogi pchamy do przodu i prostujemy nogę podporową w kolanie i utrzymujemy usztywnioną. Jamę! Os! Jasumę. Świętaj! Hej, kodaczy, kamajdy! Os! Os! I wykonamy kopnięcie Maigeri Nikai, czyli z uniesienia kolana, dwa kopnięcia wyprosty w powietrzu i stawiamy nogę. Uwaga! Prawa noga zaczyna i na zmianę kopiemy prawa, lewa. Ecz! Ny! San! Chi. Go. Go. Kopiemy, staramy się trzymać nogę podporową wyprostowaną, wypchnąć biodro, kolano w jednym miejscu i pracuje samo po dudzie. Wiadomo, że jest to trudne ćwiczenie i tutaj chcemy trochę ciałem może sobie pomóc i nadrobić jakimś balansem albo ruchem ciała, ale starajmy się tego unikać. Czysta siła, mocno napięte mięśnie brzucha i sam ruch pod udzia, kolano w jednym miejscu. Najlepiej by było. To jeszcze raz powtórzymy. Uwaga. Ecz. Ny. San. Si. Go. Ku. Ści. Ci. Kiu. Ciu. Świetnie. I teraz na własne tempo wykonujemy ćwiczenie przez minutę czasu. Uwaga! Chodzimy! Jamę! Os. Jasumę. Os. Os. Świętaj! Os. Hej, kodaczy, kamajte. Wykonamy teraz kopnięcie Maigeri Nikai z postawieniem nogi na podłodze. Jakby podwójne kopnięcie jedną nogą, już pełny zakres ruchu. Uwaga, prawa noga zaczyna. Ecz. Ni. San. Si. Go. Ku. Znaczy, macie kopnięcia, kiedy wykonujemy drugie kopnięcie po pierwszym, nie stawiamy całej stopy na ziemię, tylko same palce, przednią część stopy, odbijamy się od podłoża i wykonujemy drugie kopnięcie. I pracujemy mogorę przez minutę czasu. Chodzimy!
Jame. As. Shizentai. As. Seiza. I teraz wykonamy takie kopnięcie w takiej trudnej wersji, trochę japońskiej, kiedy samuraj siedział w domu, ktoś go zaatakował, no to mógł się bronić w ten sposób. My to potraktujemy raczej jako ćwiczenie doskonalące szczegóły techniczne kopnięcia Maigeri. Kopnięcie z pozycji Seiza i powrót do tej pozycji. Chodzi nam o wymuszenie ruchu kolana i zabrania szybkie zgięcie nogi po kopnięciu. Kamaite. I uwaga. Ecz. Ni. San. Si. Go. Ku. Ponieważ jest to trudniejsze kopnięcie, będziemy wykonywać je tylko przez pół minuty. Uwaga. Hajime. Jame. Jasume. Sentai. Heikodachi kamaite. I teraz wykonamy kopnięcie jeszcze cały czas w pozycji heikodachi w wersji tobi. Zaczniemy od nidan z przełożeniem nóg. Lewa noga w górze, uniesione kolano. I zamieniamy nogi, wykonując kopnięcie maigeri. Proszę uważać, bo żeby się nie poślizgnąć, jeżeli macie mało miejsca lub śliskie podłoże, to nie wykonujcie tego kopnięcia. Uwaga! Ecz! Ny! San! Si! Go! Ku! Ści! Ci! Kiu! Cio! Maure! Jasume. Shizentai! Heiko dashi kamaite! I teraz wykonamy jeszcze raz kopnięcie maigeri z takim utrudnieniem, kopnięcie nad przeszkodą, tak jak przy innych kopnięciach to też robiliśmy. Tutaj ta przeszkoda ma nam utrudnić wykonanie kopnięcia poprzez wymuszenie wyższego uniesienia kolana i szybkie zabranie nogi. Zaczynamy pojedyncze kopnięcia od prawej nogi. Ecz. Ny. San. Si. Go. Rok. Starajcie się, przeszkoda nie musi być wysoka, tak do wysokości kolan lub nawet może być ciut niżej, ale wtedy starajcie się być jak najbliżej, żeby naprawdę to kopnięcie wykonywać z takim dużym utrudnieniem, żebyśmy musieli napinać mocno brzuch, prostować nogę i wysoko unosić kolano. I wykonujemy przez minutę czasu. Uwaga, chodzimy! Jame! I następne ćwiczenie. Jakby
Też powtarzamy to, co robiliśmy poprzednio, bez przeszkody, podwójne kopnięcie. Możecie spróbować sobie w pierwszej serii zrobić taką próbną serię kopnięć, jak najdłuższą serię kopnięć jedną nogą w powietrzu. Zobaczycie, jak długo jesteście w stanie utrzymać równowagę i wykonywać kopnięcia. To może być takie fajne ćwiczenie. Także spróbujemy, zaczniemy od prawej nogi, wykonujemy jak najdłuższą serię kopnięć prawą nogą i na zmianę będziemy to wykonywać. Pierwsza seria, prawa noga, zaczynamy. Ecz! Trzymujemy wyprostowaną nogę podporową, wciągnięty brzuch, nie odchylamy się i kolano jak najwyżej staramy się utrzymać. Ni, ni, druga noga. Jeżeli czujemy, że tracimy równowagę, czy już zaczynamy wykonywać źle kopnięcia, to skrócimy serię. Ale starajcie się jak najdłuższą serię wykonywać. I kolejne powtórzenie. Majte. I prawa noga jeszcze raz. Ycz. I lewa. Ny. Go! Go! I teraz jak wykonujemy to kopnięcie, zróbcie po 3, tak jak tutaj robiliśmy, lub jeżeli chcecie, możecie zrobić jeszcze więcej, po 4 lub 5 serii na jedną nogę, wykonując te wielokrotne kopnięcia nad przeszkodą. Jeżeli czujecie, że któraś z nóg jest słabiej wykonuje tą technikę, to możecie wykonać ją jedną, dwie serie więcej tą nogą, która słabiej kopie. Dobre? Shizentai? Os. Siad płotkarski, słabsza noga do przodu. Słabsza noga, czyli ta, która jest słabiej rozciągnięta w przód, do kopnięć Maigeri, Maikage lub do szpagatu w przód. I pogłębiamy skłony w przód. Dwie ręce równo i równolegle do nogi. Staram się położyć tułów na nodze. Ich, ni, san, shi, go, roku, shichi, hachi, kyu, chiu. Do środka. Ich, ni, san, shi, go, roku, shichi, hachi, kyu, chiu. Do tylnej, do kolana nogi tylnej. Ich, ni, san, shi, go, roku, shichi, hachi, kyu, chiu. I jeszcze raz do przodu. Ich, ni, san, shi, go, roku, shichi, hachi, kyu, chiu. Środek. Ich, ni, san, shi, go, roku, shichi, hachi, kyu, chiu. Do tylnej. Ich, ni, san, shi, go, roku, shichi, hachi, kyu, chiu. I jeszcze raz do przodu. Ich, ni, san, shi, go, roku, shichi, hachi, kyu, chiu. Środek. Ich, ni, san, shi, go, roku, shichi, hachi, kyu, chiu. Ich, ni, san, shi, go, roku, shichi, hachi, kyu, chiu. Teraz unosimy biodra i wysuwamy jak najdalej, prostujemy nogę w przód, wysuwamy jak najdalej do przodu, drugą prostujemy w tył. I przytrzymujemy 30 sekund. Chodzimy. W maksymalnym rozkroku.
I jamy. Siadamy na podłodze. Rozluźniamy nogi. Shintai! Lewa pozycja do walki. Kamaity! I teraz wykonamy kopnięcia Maigeri już z pozycji do walki. Na razie jeszcze w miejscu, ale w pozycji walki. Zaczniemy od najtrudniejszej wersji kopnięcia przednią nogą, czyli z pozycji walki przenosimy ciężar na tylną nogę, unosimy kolano, kopiemy przednią nogą i wracamy do pozycji. Uwaga! Ech! Ni! San! Si! Go! Ko! Antai! I przednia noga prawa. Ech! Ni, san, shi, go, ko, antai. I teraz wykonujemy kopnięcie przednią nogą, stawiamy na ziemi i po tym od razu idzie noga tylna. I wracamy do pozycji. Uwaga, ech, ni, san, Si. Go. Si. Antai. I w drugą stronę. Zaczyna prawa noga. Ech. Ni. Zwróć uwagę, że przy tym kopnięciu ruch rozpoczynamy od kolana nogi przedniej. Nie wykonujemy żadnych dodatkowych przyruchów, tylko unosimy przednią nogę, przenosimy ciężar na tylną i wykonujemy kopnięcie. Si. Go! Antai! I przednią nogą dwa kopnięcia. Ech! Ni! San! Si! Go! Antai! Ech! Ni, san, shi, go, si, antai. Kopnięcie przednią nogą, wracamy do pozycji, stawiamy nogę i tylny cios prosty po postawieniu nogi. Uwaga, ech, ni, san, shi, Go. Antai. Ech. Ni. San. Si. Go. Si. Antai. Uwaga, a teraz odwrotnie. Zaczynamy od ciosu prawą ręką tylną i po tym od razu wykonujemy kopnięcie Maigeri. Uwaga. Ech. Ni. San, shi, go, si, antai, ech, ni, san, shi, go, si, antai. I teraz wykonamy na jedno liczenie, będą dwa powtórzenia tej kombinacji, czyli prawy cios, lewa noga, i od razu po tym prawy cios i lewa noga. Uwaga. Ech. Antai. I to samo w drugą stronę. Lewy cios, prawa noga, lewy cios, prawa noga. Ech. Antai. Ech. Antai. Ech. Antai. Wykonując tą kombinację, zwróćcie uwagę na to, żeby nie przestawiać nóg. One zaczynają i kończą w tym samym miejscu. Wykonujemy tutaj tylko przenoszenie ciężaru ciała z nogi na nogę, przetoczenie przez stopę, a nie robimy żadnych kroków. To jest jakby duże utrudnienie w tym ćwiczeniu, jeżeli no, mamy jakby jeszcze słabą technikę kopnięć, ale właśnie po to jest to utrudnienie, żeby tą technikę poprawiać. I powtórzymy sobie to jeszcze kilka razy. Uwaga. Ech! Antai.
Ecz. Daj. Ecz. Daj. Ecz. Naure. Os. Ja sumę.